kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. 9-dniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień pierwszy. O, niepokalana. Czy wiesz, kim jest niepokalana? To jedno z imion Matki Bożej. Imiona nadawane są po to, by było wiadomo, kto kim jest i jaki jest. Dlatego trzeba często zastanawiać się, co imię niepokalana oznacza. To bardzo ważne. Im częściej i więcej będziesz o tym myśleć, tym lepiej poznasz niepokalaną, twoją mamusię. Nawet jeśli będziesz żyć 100 lat, a każdy dzień poświęcisz na myślenie o niej, zawsze dowiesz się czegoś nowego lub zrozumiesz lepiej to, co już wiesz. Nigdy jednak nie poznasz całkowicie niepokalanej. To dlatego, że jest ona tak niesamowita, wspaniała i wyjątkowa. Nie można jej całkiem poznać, dowiedzieć się o niej wszystkiego. Niepokalana jest jak niebo, na którym każdego dnia możesz zobaczyć coś nowego, ale nigdy nie dasz rady zobaczyć swoimi oczami całego sklepienia. Najświętsza Maria Panna otrzymała od Pana Boga specjalne zadanie. Miała zostać matką Syna Bożego, czyli Pana Jezusa. Do wykonania tego najważniejszego w dziejach świata zadania Maryja potrzebowała specjalnej pomocy Pana Boga. Sprawił on, że została niepokalanie poczęta. Słowo niepokalana oznacza, że Najświętsza Maria Panna została przez Pana Boga zachowana od jakiejkolwiek zmazy grzechu. Pamiętasz historię Adama i Ewy z raju? Jak zerwali owoc i w ten sposób ściągnęli na wszystkich ludzi brud grzechu pierworodnego? Jeśli jeszcze nie znasz tej historii, możesz poprosić kogoś starszego, aby ci opowiedział. Każde dziecko, które przychodzi na świat, przypomina Panu Bogu właśnie tamten grzech. Dla Pana Boga dusza takiego dziecka jest jakby bardzo brudna. Dopiero chrzest ten brud obmywa. Niepokalana nigdy nie miała na sobie brudu grzechu pierworodnego. Ona zawsze była czysta dzięki specjalnej ochronie Pana Boga. To wielkie wyróżnienie Maryja otrzymała, aby mogła zostać matką Syna Bożego, Pana Jezusa. Pan Bóg nienawidzi zła, dlatego niepokalana nie mogła mieć w sobie nic, co mogłoby się chociaż kojarzyć ze złem. Nigdy nie chciała i nie popełniła żadnego grzechu. Nie zrobiła nic złego nawet przez przypadek. Nigdy nawet nie pomyślała o czymś, co mogłoby się Panu Bogu nie podobać. Już od pierwszej chwili swojego istnienia niepokalana zawsze była, jest i będzie najpiękniejsza, najdoskonalsza, najczystsza i najbliższa Panu Bogu. Ta przeczysta panienka
zawsze pilnie broniła swojej skromności i wstydliwości. Pilnowała, by nigdy nie patrzeć, nie słuchać, nie rozmawiać, a nawet nie myśleć o rzeczach wstydliwych. Nigdy nie pozwoliła sobie na przedwczesne miłostki. Była zawsze Panu Bogu wierna całym sercem. Musisz starać się upodobnić do niepokalanej tak bardzo, jak to możliwe, ponieważ ona podoba się Panu Bogu najbardziej. Jest pierwszą po Panu Jezusie, którą Bóg kocha. Drogie dziecko, im bardziej jesteś podobny do niepokalanej, tym bliżej jesteś Pana Jezusa i bardziej podobasz się Panu Bogu. Nigdy już nikt nie będzie tak piękny i czysty jak niepokalana, ponieważ Pan Bóg nie potrzebuje drugiej mamy. Chce On, aby Maryja była najwspanialsza, skoro jest Matką Boga i wszystkich ludzi. Jednak niepokalana potrzebuje pomocników. Pragnie mieć doskonałe dzieci. Pragnie, by Bóg przemieniał każde jej dziecko w małą podobiznę Pana Jezusa. Masz tutaj pierwszą wskazówkę do tego, jak stać się najlepszym pomocnikiem niepokalanej. Widzisz, o co musisz dbać, żeby zachęcić Pana Boga, by przemienił Cię w małego Pana Jezusa. Widzisz, co powinieneś posiadać, abyś mógł najlepiej pomagać i kochać niepokalaną. Tą wskazówką jest czystość. Dokładnie zbieraj i zapamiętuj oznaczone tym dźwiękiem wskazówki. Pan Bóg dał Maryi Pana Jezusa, bo była najczystszą ze wszystkich stworzeń. Im czystszy będziesz Ty, tym więcej Pan Bóg da Tobie Pana Jezusa. To znaczy, że tym bardziej Ty staniesz się Panem Jezusem. Przemienisz się w Niego. Staniesz się Jego małą podobizną. Co więc musisz czynić? Czego pilnować? Jakieś pomysły? Po pierwsze, musisz chcieć być czystym. Przyjąć chrzest, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i pilnować tego, by nigdy nie zgrzeszyć dobrowolnie. Czyli sam z siebie, bo tego chcesz. Powinieneś wszystko szczerze mówić niepokalanej i rodzicom, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś zachęca cię do nieskromnych rozmów. Kiedy zaś przyjdzie na to czas, szczerze wyznawaj wszystko na spowiedzi. Musisz pytać, czego unikać, żeby być daleko od grzechu. Musisz często prosić Pana Boga, by ci w tym pomagał. Pilnie strzeż pierwszej wskazówki. Musisz zawsze kochać Pana Boga najbardziej, jak to tylko możliwe. Bardziej niż kogokolwiek lub cokolwiek innego. Trudne? Jest to możliwe, ale musisz chcieć i prosić o pomoc niepokalaną. Rozważania. Aby lepiej poznać, kim niepokalana jest, musisz się zastanawiać nad tym, kim nie jest. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz najczystsze i najpiękniejsze rzeczy, które możesz sobie wyobrazić. Świeżą, białą, pachnącą pościel, która suszy się w słoneczny dzień.
Najbardziej przejrzysty kryształ, przez który wszystko widać. Możliwie najczystszą wodę, przez którą widać jej dno. Najczystsze niebo, bez jednej chmurki. Coś jeszcze? Jakieś pomysły? Teraz spróbuj zrozumieć, że Niepokalana jest tak piękna i czysta, że w porównaniu z nią wszystkie te rzeczy, które sobie wyobraziłeś, są jakby brzydkie dla Pana Boga. Jakby nic nie warte. Ćwiczenie. Zastanów się, co jest Twoim ulubionym zajęciem. Na co najchętniej poświęcasz czas? Czym najbardziej lubisz się bawić? Czy potrafisz sobie wyobrazić dzień bez tej rzeczy lub czynności? Gdyby przyszedł do Ciebie Pan Jezus i poprosił o spędzenie z Nim kilku minut, posiedzenie w Jego towarzystwie, czy byłbyś w stanie tę rzecz lub zabawę zostawić? Jeśli tak, to znaczy, że bardziej cenisz Pana Jezusa. Jeśli nie, to znaczy, że bardziej cenisz te rzeczy. Dla Niepokalanej najważniejszy był zawsze i wszędzie Pan Jezus. Spróbuj dzisiaj w trakcie swojej zabawy pomyśleć o Panu Jezusie i spędzić z Nim trochę czasu. Możesz sobie wyobrazić, że On bawi się razem z Tobą lub ogląda, jak Ty się bawisz. Możesz go zapytać, co myśli o Twojej zabawie. Prosimy o pomoc Niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.